czwartek, 17 listopada w Rybniku rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie zamiany kilku działek z Żorami, a tym samym zmian granic administracyjnych miasta. Chodzi o regulację gruntów leżących na pograniczu tych sąsiednich gmin. Działki, które mają być przedmiotem zamiany, nie są zabudowane. Wszystko ma służyć uporządkowaniu terenów, na przykład przy zarządzaniu ulicą Lotniskową. Tam mieliśmy nieporządek, kawałek tej ulicy należał do miasta Żory, a kawałek tej ulicy należał do miasta Rybnik, co bardzo utrudnia zarządzanie taką ulicą, odśnieżanie, remontowanie czy jakiekolwiek prace. I to chcemy uporządkować. Kolejny temat dotyczy stawu papierok. Wokół tego terenu też mieliśmy nieporządek z granicami. No i jeszcze jedna rzecz, to jest dojazd do terenów inwestycyjnych, które planuje miasto Rybnik. I tak na przykład konfliktowa dotychczas ulica Lotniskowa w zdecydowanej większości będzie należała do Rybnika, w związku z czym miasto będzie odpowiadało za jej utrzymanie. Wypowiedzieć się w tej sprawie może każdy mieszkaniec, a konsultacje potrwają do 2 grudnia. Punkt konsultacyjny mieści się w siedzibie urzędu.